Dzień dobry, a właściwie to dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na czwartym już naszym spotkaniu, na czwartym webinarze organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną. To już nasze czwarte spotkanie, w którym będziemy zastanawiać się, skąd bierze się mowa nienawiści, agresja w internecie. Za każdym razem podchodzimy do tego tematu trochę inaczej, oczywiście patrzymy szerzej. Mieliśmy spotkanie z filozofem, mieliśmy spotkanie z psycholożką. To ostatnie spotkanie w poprzednim miesiącu było pewnie najbardziej polityczne, czy też może społeczne, a tym razem porozmawiamy o poczuciu humoru i o języku. I pewnie już sam tytuł tego naszego webinaru, to już nawet żartować nie można, może wydawać się nieco kontrowersyjny, biorąc pod uwagę, jakie czasy mamy, ale właśnie o tym między innymi będziemy chciały rozmawiać. O tym, czy żart, czy poczucie humoru ma granice, czy powinien mieć granice, kto te granice wyznacza i czy to dobrze, czy to źle, jak te granice się zmieniają. O tym wszystkim rozmawiać będę z Margaret, dr Margaret Amaką Ochia-Ochionowak. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór i cześć. Jesteś trenerką antydyskryminacyjną, ale wiem, że to nie jest pełny opis tego, czym się zajmujesz, a ponieważ to, ta twoja biografia zawodowa jest tak szeroka, to pomyślałam, że żebyś sama się przedstawiła i powiedziała, czym się zajmujesz. Dobrze. Jestem faktycznie trenerką antydyskryminacyjną i w tym zakresie pracuję bardzo dużo, ale specjalizuję się szczególnie w języku i w komunikacji inkluzywnej, ponieważ jestem językoznawczynią, polonistką, badaczką też przejawów dyskryminacji, szczególnie rasizmu w polszczyźnie. Jestem koordynatorką i kierowniczką Centrum Języka Inkluzywnego przy takiej organizacji Diversity Hub. I no, zajmuję się właściwie prowadzeniem takich zajęć, warsztatów, szkoleń, ale też wykładów, rozmów, spotkań na temat tego, w jaki sposób mówić, żeby włączać inne osoby, żeby włączać jak najwięcej osób w tę komunikację. I to jest coś, co też mnie mocno fascynuje. Czy w ogóle są jakieś no właśnie granice tego włączania, bo też jakie mają konsekwencje, jakie konsekwencje ma język wykluczający, no i też jaką w ogóle siłę język może mieć, kiedy właśnie używamy go w taki sposób krzywdzący, ale też jaką siłę może mieć, kiedy używamy go w taki sposób, że chcemy, żeby inne osoby poczuły się lepiej i wtedy też my sami czujemy się lepiej. To tak w skrócie. Poprosiłam Cię, żebyś dokładnie opowiedziała, czym się zajmujesz, bo zdradzasz w ten sposób też, jak ważny jest język, jak w ogóle rola języka będzie niezwykle ważna w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, bo chociaż w tytule mamy żart i żartowanie, no to właśnie to poczucie humoru jest chyba takim miejscem, które daje bardzo dużo wolności. Można sobie pozwolić na wiele rzeczy, na które na co dzień sobie pozwolić nie możemy, co zasadniczo jest dobrą rzeczą, no ale ten margines wolności, który mamy właśnie w żartach, w poczuciu humoru, może być też czasem wykorzystywany i o tym właśnie będziemy rozmawiać z naciskiem na język, na rolę języka. Czy język to są tylko słowa, czy język to jest jednak instrument, którym kształtujemy naszą świadomość, w którym kształtujemy też i budujemy naszą rzeczywistość. I chciałabym no właśnie zacząć od tego pytania, które mamy w tytule, to już nawet żartować nie można. To jest chyba takie pytanie, które ostatnimi czasy słyszymy często w różnych kontekstach, często na zasadzie pewnego wyrzutu, że te czasy poprawności politycznej zabijają poczucie humoru, zabijają żart, prawda? No rzeczywiście w ostatnich latach było kilka takich wydarzeń społeczno-politycznych, jak ruch MeToo, jak ruch Black Lives Matter, które to ruchy spowodowały, że staliśmy się wrażliwi na język. Są ludzie, którzy powiedzą, że staliśmy się nadwrażliwi na język, ale to te osoby, którym pewnie co nieco przeszkadza w tej nowej rzeczywistości.
I stąd właśnie też to pytanie, to już nawet żartować nie można, no bo wydaje się, że te granice żartu i tego, na co można sobie pozwolić w żarcie, nieco się skurczyły. Powiedz mi, jak ty rozumiesz dzisiaj to pytanie, to już nawet żartować nie można. Czy ono jest zasadne, czy niezasadne? Wiesz co, myślę, że jest, że odpowiedź jest i taka, to znaczy z jednej strony jest zasadne, bo faktycznie jako ludzie lubimy, nie lubimy, jak czegoś się nam zabrania, nie lubimy politycznej poprawności, ale niestety często utożsamiamy taką inkluzywność językową albo takie właśnie, no nie wiem, w ogóle język takiej empatii czy włączania właśnie z taką polityczną poprawnością, że ktoś nam czegoś zabrania. To nie tylko jest w kulturze polskiej, ale w ogóle myślę sobie, że po prostu człowiek ma taką naturę, że lubi, kiedy ma wolność. I w tym sensie to pytanie jest zasadne, bo no, ono wskazuje na to, że coraz więcej w jakimś stopniu ta wolność, tej wolności nie ma. Co nie jest wcale złe. I to jest ta druga część mojej odpowiedzi, dlatego że dla mnie wolność słowa kończy się wtedy, kiedy zaczyna się krzywda drugiej osoby, drugiego człowieka. Kiedy zaczyna się właśnie taka wrażliwość w ogóle na, znaczy taka wrażliwość kogoś, kto odbiorcy czy odbiorczyni na przykład żartu, która już nie pozwala mi na to, żeby się śmiać z czegoś, no bo na przykład dotyczy jakiejś cechy mojej tożsamości, bo dotyczy, nie chcę za bardzo dzisiaj rozmawiać o, tak przywoływać konkretnych tych krzywdzących żartów, dlatego że nie chcę ich teraz reprodukować, reklamować, jakoś promować i tak dalej, ale na przykład żarty seksistowskie, czy rasistowskie, czy homofobiczne, transfobiczne, one mogą być śmieszne dla osób, które, no właśnie, po pierwsze chyba nie mają takiej wrażliwości w ogóle na to, że kogoś to może skrzywdzić. Po drugie, mogą być śmieszne, ale nie muszą dla osób, które też nie mają tej cechy, z której się jest, która jest wyśmiewana, czyli tej cechy tożsamości jakiejś. I one zazwyczaj nie są śmieszne, oczywiście nie mówię, że są śmieszne dla wszystkich osób, które nie mają tej cechy, ale nie będą śmieszne dla kogoś, kto tę cechę ma. No oczywiście też z wyjątkami, chyba że ktoś chce się, godzi się na to, żeby robić z tego jakąś coś śmiesznego. I tutaj przywołam takich komików jak Dave Chappelle na przykład, czy Chris Rock, stand-uperów, czy Trevor Noah, których jestem, przyznam, w dużym stopniu fanką. Z tego też powodu, że nawet nie dlatego, że umieją się śmiać z siebie, tylko dlatego, że takie ważne problemy poruszają w tych żartach. Myślę sobie, że można żartować, ale właśnie wtedy, kiedy ta funkcja nie wiąże się z krzywdzeniem drugiego człowieka. Chociaż to może trochę banalne jest. Myślę, że fajnie było porozmawiać jeszcze więcej o tym. Wiesz, myślę, że to nie jest banalne, tylko brzmi to momentami trochę przewrotnie, bo wiesz, użyłaś takich słów jak krzywda, jak wrażliwość, czyli żeby żartować w ten sposób, żeby nie krzywdzić drugiej osoby, że trzeba brać pod uwagę wrażliwość. Myślę sobie, że to gdzieś tam się kłóci z taką definicją żartu, no bo tak, żart mamy ostry, żart mamy cięty, mamy czarne poczucie humoru. Żart żartem, prawda, od kiedy istnieje, to w bardzo dużej mierze polega na stereotypach, gdzieś tam się osadza na stereotypach, na tych wszystkich rzeczach, o których mówisz i powiedziałaś też o wolności, że ta wolność do mówienia rzeczy, które nie ranią, znaczy, że tą granicą wolności jest miejsce, w którym nie ranimy osoby, o której mówimy, czy też z której żartujemy.
A to poczucie humoru chyba, no właśnie, może o to chciałam Cię zapytać, o funkcję żartu i może jak ta funkcja żartu też się zmienia, prawda? No bo tak mi się wydaje, że to poczucie humoru, dowcip w ogóle, był takim trochę miejscem, taką oazą, w której można było sobie pozwolić na takie rzeczy, na które na co dzień nikt by sobie nie pozwolił, prawda? Tak sięgając naprawdę daleko gdzieś w przeszłość, na dworach królewskich był błazen, który mógł sobie pozwolić swoim żartem nawet na obrażanie króla i on się nie gniewał, bo wiadomo, że to była konwencja żartu. Tak, nie no, tak sobie myślę, że w ogóle żart i dowcip jest nam bardzo potrzebny i szczególnie w ogóle w takich czasach kryzysowych, zresztą on się też pojawia przecież w ostatnim czasie, bo wspomniałaś ruchy Me Too, ruchy Black Lives Matter, ale to, co się dzieje na świecie, to nie jest tylko kryzys społeczny, to jest też kryzys ekologiczny, zdrowotny. No, teraz w ostatnim czasie wojna, mówiłaś o tym, że poprzednie spotkanie było bardziej takie polityczne, ale te wszystkie wydarzenia, one też generują taką potrzebę gdzieś tam wyzwolenia jakiegoś napięcia takiego emocjonalnego. Mm-hmm. I faktycznie ta funkcja taka wyzwolenia, takiego rozładowania emocji, nie? To takie w ogóle wyzwolenia jakichś takich trudnych właśnie spraw, to jest taka jedna z podstawowych w ogóle funkcji humoru. Tych funkcji jest więcej, bo to jest też na przykład w takich właśnie dowcipach, o których przed chwilą powiedziałam, tych rasistowskich, seksistowskich, takich dyskryminacyjnych, związanych właśnie, to co mówisz, ze stereotypami, to już jest bardziej taka funkcja wyzwolenia jakiejś agresji, która gdzieś tam jest ukryta w stosunku do tego tak zwanego innego. Ale też, no, też jest mnóstwo takich żartów o podtekstach seksualnych, takich erotycznych. To jest z kolei też taka funkcja jakiegoś wyzwolenia napięcia seksualnego. Czyli to są jakieś takie sposoby radzenia sobie trochę z takimi instynktami pierwotnymi. Agresja, no właśnie, napięcie jakiś seksualny, instynkt, to co powiedziałam wcześniej, czyli jakieś właśnie emocje trudne. A to też jest taka funkcja trochę obronna w tych trudnych emocjach, też chcemy się właśnie jakoś tak bronić, bo to też mówiłaś o tym czarnym humorze, o dowcipie na przykład politycznym, też może to być funkcja intelektualna, jak mamy jakieś te rysunki, memy chociażby, też mają czasem taką funkcję intelektualną, czy na przykład tak zwane, po angielsku to się nazywa pun, czyli dowcip językowy, w którym jest jakiś, no właśnie jakaś gra językowa, która jest śmieszna, to może być też funkcja taka intelektualno rozwijająca, poznawcza. Taka jedna jeszcze jest funkcja dowcipu, którą ja osobiście lubię, to jest taka funkcja katarktyczna, taka oczyszczająca czasem atmosferę, że nawet rozładowująca napięcie w takiej jakiejś międzyludzkiej, wiesz, interakcji, po prostu jak ludzie ze sobą rozmawiają, jest jakieś napięcie i ktoś nagle powie dowcip, no to on może rozładować napięcie. Więc to jest całe spektrum w ogóle takich pozytywnych aspektów dowcipu, bo my sobie tak trochę zaczęłyśmy tak demonizować od samego początku, że ten żart, no właśnie, nawet sam ten tytuł, to już nawet żartować nie można, wskazuje na to, że będziemy mówić o jakimś określonym rodzaju czy typie humoru, ale właściwie to dowcipy są śmieszne, a śmianie się jest fajne i potrzebne. Jest bardzo fajne i bardzo potrzebne i rzeczywiście wszystko to, co powiedziałaś, wskazuje na to, że to poczucie humoru, żarty jest niezwykle ważne, bo w ten sposób można rozładować napięcie, bo można pewnie oswoić też trochę rzeczywistość, prawda, jakoś tak ją troszeczkę sprawić, żeby była łagodniejsza poprzez żart, poprzez to, że coś straszne może być nagle śmieszne, troszkę straszno, troszkę śmieszno jest zresztą takie powiedzenie, prawda? Ale powiedziałaś również, że to jest jakieś pozbywanie się agresji, ale użyłaś też słowa wywoływanie agresji, wiesz, i od razu przyszła mi do głowy postać, którą wywołałaś już wcześniej, a mianowicie Chris Rock. Powiedziałaś o nim
wymieniając komików, których lubisz. I tak sobie pomyślałam, że ten jego głośny żart na wieczorze oscarowym niech nam może posłuży jako taki przykład żartu, który, no właśnie, pytanie, czy przekroczył granicę, czy nie przekroczył granicę, z pewnością wywołał agresję u publiczności, prawda? Przypomnijmy, Chris Rock, który prowadził Oscary tegoroczne, zażartował z żony Willa Smitha, aktora, który tego samego wieczoru zresztą przyjął Oscara. Jego żona cierpi na pewnego rodzaju schorzenie, które powoduje wypadanie włosów. No i on właśnie sobie z tego zażartował. I Will Smith wstał po tym żarcie i użył przemocy fizycznej, uderzył go w twarz. Co poszło nie tak? To znaczy, jaka granica została przekroczona? No bo wiesz, o tym trochę właśnie rozmawiamy, z czego nie można żartować, jak nie można żartować i kiedy żart staje się przemocowy, chociaż w tym wypadku widzimy, że ta przemoc może działać w ogóle w dwie strony, bo może spotkać osobę, z której żartujemy, ale może też spotkać osobę żartującą. No tak, no Chris Rock zażartował z choroby. To się chyba nazywa alopecja, właśnie to, o czym wspomniałaś, choroby żony, czyli coś, co jest dla niego bardzo bliskie, do czego nie ma dystansu. My śmiejemy się zazwyczaj z czegoś, do czego mamy dystans, co jest dla nas jakoś oddalone albo psychologicznie, gdzieś tam jesteśmy, albo coś jest w przeszłości, na przykład się wydarzyło nie teraz, albo coś, co jest jakieś, wydaje się dla nas niemożliwe, nierealistyczne. I tutaj na przykład właśnie chociażby żarty takie na początku pandemii trochę, które to z jednej strony ta sytuacja nas przerastała, ale ona też się trochę wydawała taka surrealistyczna, więc się pojawiały, znaczy nadal pojawiały już trochę mniej, no bo to jest właśnie taka, no to już nie jest śmieszne, no bo to po prostu jest, to też było i znaczy to w tym byliśmy i tak dalej. Ale to jest coś takiego, co, że jeśli coś przytrafia się komuś innemu, do czegoś mamy dystans, komuś, kto, z kim nie mamy też takiego związku emocjonalnego, no to wtedy jest śmieszne. A dla Willa Smitha ten żart no nie był śmieszny, no bo dotyczył bezpośrednio kogoś, z kim jest blisko. No i faktycznie... Ja w tej całej sytuacji w ogóle widzę przede wszystkim konsekwencje tego, co ta sytuacja dała też. Na przykład to, że w ogóle zaczęto mówić głośno o tym, czym jest alopecja, czyli właśnie to wypadanie, łysienie kobiet. No chociażby to, może w mojej bańce tak zaczęto mówić, nie? Ale myślę sobie, że no, to jest dość takie proste przełożenie, że gdyby on mówił o kimś, kto kimś abstrakcyjnym, pewnie by to nie było tak śmieszne dla innych, ale byłoby to gdzieś tam... I w ogóle myślę sobie, że ta granica między humorem a krzywdą, czy między jakąś komedią a tragedią jest po prostu bardzo cienka. I faktycznie, tak jak mówisz, jedno może prowadzić do drugiego, drugie może właśnie ta, z jednej strony ta agresja jest, ten humor jest jakimś wyzwoleniem agresji, a z drugiej strony humor może prowadzić do tej agresji, a agresja może prowadzić też do humoru, no bo też, no właśnie, też przecież jest mnóstwo żartów, które związane są właśnie z krzywdą innych ludzi. Więc to w ogóle jest takie wszystko... trochę pogmatwane. Tak między śmiechem a bólem też jest dużo takiego, jest jakby dużo podobnych spraw i to, ta granica jest cienka. Nawet czasami to, jak się śmiejemy, dźwięk śmiechu może być czasami pomylony z dźwiękiem płaczu, prawda? Czasem śmiejemy się podobnie, jak płaczemy i na odwrót. I pewnie wiele jeszcze innych jest podobieństw, ale myślę sobie, że powiedziałaś jedną bardzo ważną rzecz, że ta granica jest w ogóle bardzo cienka
I bo widzisz, mówisz o tym, że posługując się tym przykładem żartu Chrisa Rocka, który wywołał no, taką, a nie inną reakcję Willa Smitha, mówisz, że nie powinniśmy śmiać się, czy też przepraszam, inaczej powiedziałeś, że śmiejemy się z rzeczy, do których mamy już dystans, a z drugiej strony przecież śmiejemy się po to, żeby tego dystansu nabrać, prawda? Więc nabrać. Ten paradoks mamy. No, pewnie tak, tak. Trochę to teraz jakoś tak, no tak jak powiedziałam, no to jest jakaś funkcja po prostu dowcipu, że chcemy sobie z czymś lepiej poradzić i myślę, że one się wcale nie wykluczają jedno z drugim, po prostu tak jest. Tak, i ta granica, tak jak powiedziałaś, jest bardzo cienka i pytanie, co powoduje, że żart jest ostry, ale pozostaje żartem, a co powoduje, że żart tak naprawdę przemyca bolesne treści, bo myślę sobie, że tak, poczucie humoru, tak jak mówiłaś, ma mnóstwo fenomenalnych, ważnych, oczyszczających, uwalniających funkcji, ale również może być takim wytrychem, żeby coś w tym żarcie przemycić, prawda? Rzeczy właśnie bolesne, rzeczy niepoprawne w takim krzywdzącym i w ogóle bardzo negatywnym tego słowa znaczeniu, prawda? Czyli żeby powiedzieć rzeczy, których nie mielibyśmy śmiałości powiedzieć na głos, a w żarcie nam to uchodzi, a jednocześnie żart staje się no właśnie takim miejscem, w którym przemycamy, czy też może jakimś takim pasem transmisyjnym, prawda, którym przemycamy te wszystkie rzeczy, które są negatywne. I myślę sobie, że tym rozgraniczeniem jest pewnie intencja i konsekwencja, prawda? Czasami pytanie w żarcie, powiedzmy o tym, bo nie zawsze jedno idzie w parze, z drugim idzie w parze, to znaczy ta intencja z konsekwencją chyba się, bywa, że się rozchodzą, wtedy pewnie nie mamy problem. W ogóle tak, no w ogóle to jest trochę tak, że my jako ludzie używający, bo teraz trochę też mówimy o takich, znaczy o dowcipie też jako jakimś akcie komunikacyjnym. To może być dowcip językowy, to może być dowcip tak właśnie, czy powiedziany, czy no raz zwyczaj powiedziany, ale to też może być właśnie taki w przestrzeni internetu mem obrazkowy jakiś. Ale to też może być taki jakiś taki komentarz śmieszny, czyli nie taki tradycyjny dowcip, jak nie wiem, się właściwie już teraz rzadko w ogóle słyszę takie dowcipy, w cudzysłowie oczywiście przychodzi baba do lekarza, tylko po prostu jakiś taki komentarz, który ma być coś takiego, coś śmiesznego ma określić, co nam się wydaje, albo kogoś sprowadzić do czegoś śmiesznego. Mamy w ogóle taką tendencję, jako właśnie osoby używające języka i komunikacji, do oceniania jakby swoich działań na podstawie swoich intencji i takiego tłumaczenia swoich działań. A nie, nic takiego złego nie miałam na myśli, przecież czy nie miałem na myśli, przecież to nie chodzi o, to w ogóle nie chodzi o to, że chcę jakoś do kobietach źle mówić, czy coś takiego, tylko po prostu chcę, żeby trochę rozładować właśnie napięcie, na przykład w pracy, tak, jak mówię jakiś taki żarcik, i zobacz, nie wiem, tutaj o ładnych paniach. Wracamy do tego pytania, to już nawet pożartować nie można, prawda? I tutaj już teraz brzmi to trochę inaczej. Tak, to jest też ta właśnie taka odpowiedź od razu taka defensywna, która właśnie zaczyna mówić o tych swoich, no przecież ja nic złego nie miałam na myśli. Ale tak naprawdę to jak w ogóle z takiej perspektywy komunikacyjnej, to najważniejszym obszarem czy aspektem w ogóle wypowiedzi czy aktu komunikacyjnego jest skutek tego aktu, jest skutek tej wypowiedzi, czyli to po pierwsze, jak osoba, które są osoby wokół odbiorą to, co ja powiem, czy osoba, do której to mówię, to odbierze i jakie ten żart czy dowcip ma społeczne konsekwencje. I okej, jak mówię sobie, nie wiem, z koleżanką gdzieś tam prywatnie rozmawiam i chcę jej powiedzieć coś śmiesznego i do niej to nie trafi, czy no właśnie, jakoś coś się urazi, czy coś takiego, to jest jedna rzecz
i to jest też nie okej, ale jak wrzucę na przykład gdzieś tam w sieć jakiś mem, który obraża całą grupę społeczną, jest na przykład jakimś homofobicznym żartem, czy wyśmiewam osoby z niepełnosprawnościami, czy coś takiego, to memy mają to do siebie, że nie dość, że można jej powiedzieć anonimowo, gdzieś tam wrzucić, jeśli się nie podpisze, no to właściwie wtedy jest większe takie nawet śmiałość tego, większa jakaś akceptowalność, że osoby, która to wysyła, że to, znaczy, no tak, śmiałość, a z drugiej strony no w internecie wszystko rozprzestrzenia się jak wirus w cyberprzestrzeni. Memy są takim narzędziem, które ułatwiają nam też zrozumieć internet, gdzieś tam tę cyberprzestrzeń, szczególnie młodym ludziom, ale z drugiej strony, bo one właśnie w dużym stopniu tak no, upraszczają w ogóle tę rzeczywistość, ale z drugiej strony właśnie no, takie konsekwencje społeczne, jak sobie pomyślimy, jakie może mieć w ogóle humor czy żart w taki właśnie nieintencjonalny nawet sposób gdzieś tam wysłane, czy powiedziane, no, mogą być zatrważające, bo one wpływają, no to tak jak powiedziałaś na początku, ten język, czy w ogóle nie tylko słowo, ale też jakieś niewerbalne różne komunikaty i znaki, one przekazują, one kształtują rzeczywistość, one kształtują naszą świadomość, to jedno, ale one naprawdę kształtują to, jak wygląda nasz świat. I, no i teraz pytanie, czy chcemy być w takim świecie, w którym okej, no może ktoś tam się zaśmieje, ale jest bardzo duże grono osób, które poczuje się nie tylko urażone, ale też skrzywdzone. I jak sobie myślę o tak zwanej piramidzie Alporta, czyli taka piramida Gordona Alporta, to jest piramida, taki schemat teoretyczny, który pokazuje, jakie konsekwencje mogą mieć takie właśnie negatywne komentarze, krzywdzący taki język. Język nienawistny, ale ten nienawistny język nie musi być właśnie takim intencjonalnym, to nie musi być mowa nienawiści, to mogą być właśnie takie niewinne żarciki. I one prowadzą, nie będę już teraz o tej całej, no może powiem właściwie, powiedz, to jest przez takie unikę. No właśnie tak popatrzyłam, że jest przecież czas, to nie jest jakieś, to jest fajnie, mamy tak, czas na rozmowę. Nie spieszymy się. Podstawą tej piramidy, super, są właśnie takie negatywne komentarze i one mogą być w takiej niewinnej formie i tak myślę, że te żarty bardzo właśnie tutaj by się wpisywały, takie oparte na stereotypach, na jakichś takich krzywdzących przekonaniach o jakiejś grupie czy jakichś osobach, nawet konkretnych osobach, to nie musi być jakaś grupa związana z tożsamością, jak tak klasycznie sobie rozumiemy, chociaż Alport opierał te swoje badania i analizę na procesie Holokaustu i w ogóle na tym, co się stało właśnie od negatywnych, od stereotypów, od też żartów właśnie antysemickich i tak dalej. Ten następny poziom tej piramidy to jest unikanie danej grupy czy danych osób, czyli najpierw o nich mówimy źle, rozsyłamy właśnie te takie negatywne różne wiadomości i informacje o tych osobach, czy mówimy, czy wyśmiewamy się z nich, później nawet to nie musi być jedno po drugim. Unikamy też tej grupy, nie mówimy, czyli no, gdzieś tam ją separujemy, to jest jakaś forma takiej segregacji, można powiedzieć, tak? Tu jakaś gettoizacja i tak dalej. To już może być po prostu to, że nie chcemy mieć do czynienia z danymi osobami. Kolejny poziom to jest dyskryminacja, czyli już gorsze traktowanie tych osób w postaci jakichś polityk, ale to też może być w postaci po prostu tego, że ja się zachowuję inaczej w stosunku do innej osoby. No właśnie, zaczynam działać, czyli nie tylko mówię, ale zaczynam w stosunku do tych innych osób działać. Na społecznym poziomie to jest faktycznie takie wykluczenie społeczne, jakieś różne nierówności, które się pojawiają. Później są akty przemocy takiej fizycznej, czyli już takie bardzo widoczne, zobaczmy jakie to przejście od tych takich niewidocznych czy niewinnych właśnie żartów do przemocy fizycznej i wierzchołkiem tej piramidy jest eksterminacja, czyli no właśnie to, co się stało w Holokauście. Mhm.
I faktycznie te takie etapy może w tym konkretnym historycznym wydarzeniu, to one są widoczne. Ale tak współcześnie, jeśli w ogóle mówimy o tym, to też możemy o tym myśleć jako takie właśnie linearne rzeczy, które się dzieją, czy procesy. Bo na przykład jak myślę sobie o nastolatkach, tych, które popełniły, o młodych osobach, które popełniają samobójstwa w szkołach, to myślę sobie, że to się właśnie zaczyna od takich właśnie wyśmiewania, od nawet właśnie takich żarcików. Mówię o osobach homoseksualnych, o osobach transpłciowych, które w ostatnim czasie, no w Polsce naprawdę tych samobójstw jest dużo, ale nie tylko na tym podłożu. To może być też podłoże neuroróżnorodności, osoby w spektrum autyzmu. To też jest kolejna grupa, która jest wykluczana. To są też osoby, które mają inne pochodzenie etniczne niż polskie, bo nie są białe, są czarnoskóre, ciemnoskóre. To też jest ta grupa, która jest w dużym stopniu właśnie dyskryminowana poprzez język. No i też to są właśnie osoby, które doświadczają takich, no właśnie takich tych niewinnych żarcików. No bo właściwie ze względu na swój wygląd po prostu, czy właśnie to, że pochodzą z jakichś innych krajów, czy z innych kultur, to też no teraz mówiłaś o tym, że właśnie ten polityczne spotkanie ostatnio, ale no nie sposób też nie nawiązać do osób, czy do dzieci uchodźczych, czy do osób z Ukrainy, które też teraz już doświadczają niestety, czy nawet dzieci z Białorusi też, dzieci też z Rosji doświadczają właśnie tego rodzaju dyskryminacji poprzez język. A to się właśnie zaczyna właśnie na takim poziomie niewinnym. Więc jak sobie pomyślimy o tym, o tej funkcji, że ona może faktycznie w klasie rozładowuje napięcie, jak dzieci się zaczynają śmiać, to teraz pomyślimy sobie, ale z czego? Można się śmiać z tylu rzeczy i jak powiedziałaś, że no tak, no ale zazwyczaj się śmiejemy z takich rzeczy, które no nie są takie, no gdzieś tam jakoś naruszają tę normę, naruszają też jakąś moralność taką i tak dalej, no to jest trudne. To teraz, no bo no, super jest się pośmiać, ale dlaczego mamy się pośmiać kosztem kogoś innego? Tego nie rozumiem, ale to wymaga jakiś, może dalej jeszcze porozmawiamy, co można robić. Nie, to jest wszystko bardzo ciekawe, co mówisz, bo powołałaś się na przykład Holokaustu, żeby opowiedzieć o tej piramidzie. Myślę sobie od razu, że jeszcze za czasów mojego dzieciństwa pamiętam pojawiające się żarty na temat Holokaustu. Czyli myśmy w pewnym, może one zawsze były kontrowersyjne, ale się pojawiały. Myślę, że na wielu stand-upach w Polsce i nie tylko w Polsce można takie żarty usłyszeć. I pewnie tutaj znów pytanie, czemu ten żart służy, jak on jest wyrażony, no bo znów myślę sobie o filmie Życie jest piękne, który pokazywał Holokaust oczami małego chłopca i był to film zabawny, zresztą zrobiony przez przecież włoskiego znanego aktora komediowego. Ale wiesz, jeszcze bardziej w tej twojej opowieści o piramidzie i Holokauście przyszła mi do głowy taka rozmowa, którą słyszałam o innym tragicznym wydarzeniu w historii, w historii niedawnej, mianowicie o ludobójstwie w Ruandzie. I pamiętam, jak osoba, która opowiadała w ogóle o dynamice ludobójstwa, mówiła, że tak naprawdę ludobójstwo to nie jest taki proces, który polega tylko i wyłącznie na agresji fizycznej, na tej przemocy, która prowadzi do śmierci i do eksterminacji właśnie danej grupy etnicznej, tylko to jest proces, który trwa latami, to jest proces, który trwa często 20, może nawet więcej lat i on nie zawsze musi się kończyć wybuchem agresji. Pewnie ten przykład ludobójstwa w Ruandzie jest rzeczywiście wyjątkowo, wyjątkowo sugestywny, bo tutaj rzeczywiście słowo odegrało ogromną rolę, prawda? Nazywanie jednych przez drugich robakami, to jaką rolę odegrało wtedy radio jako propaganda nienawiści.
i wiemy, jak to się tragicznie skończyło. I to jest taki przykład, kolejny, bardziej pewnie jeszcze nowszy od Holokaustu, jak słowo może być przygotować grunt już do tej agresji wprost, do zabijania, to znaczy do takiej już najczystszej formy nienawiści. A myślę sobie, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet, a internet jest takim miejscem anonimowości, to ten żart chyba i słowo w ogóle staje się jeszcze bardziej niebezpieczne, prawda? No tak, zdecydowanie tak. I to, co przytoczyłaś przed chwilą, czyli te porównanie grup etnicznych do robaków, do jakichś pasożytów i tak dalej, to są takie narracje, które gdzieś tam funkcjonują. To jest kolejna taka, czy nie wiem, czy funkcja, ale właściwość chyba żartu, że ona właśnie korzysta z takich też narracji, które gdzieś tam funkcjonują i one opierają się bardzo często na takiej polaryzacji my i oni. Czyli takim podstawowym po prostu, może jak psychologowie, psycholożki powiedzieliby, że to jest taka podstawowa funkcja w ogóle naszego też mózgu, kategoryzacja. My się oddzielamy od tego innego. Tylko, że już mniej podstawowe jest to, bardziej społeczne, nie psychologiczne, ale społeczne jest to, kiedy zaczynamy nadawać znaczenia tym innym, czyli tym, którzy nie są nami, jakiejś gorszości. I myślę sobie o tym, w ogóle o jakichś takich dyskursach, narracjach, które społecznie funkcjonują i które są podstawą w ogóle do takich żartów, jak na przykład właśnie grupa osób z doświadczeniem migracji czy z doświadczeniem uchodźczym. To też są takie osoby, które mają jakieś takie łatki społeczne, którym przypisuje się wiele narracji, na przykład właśnie narracje związane z tym, że one przynoszą i te narracje są niestety przekazywane często przez polityków na przykład, czy właśnie przez media, tak jak powiedziałaś, i one w mediach funkcjonują, że oni przyniosą jakieś choroby. To w 2015 roku głośny był taki dyskurs właśnie o tym, w czasie tak zwanego, nie lubię tego tak nazywać, więc kryzysu, ale wiemy raczej o który moment chodzi, jeśli chodzi o właśnie taką silnie wyrażaną politykę antymigracyjną w ogóle w Polsce, czy to, że uchodźcy, czy osoby z doświadczeniem migracji, czy właśnie osoby uchodźcze są w ogóle jakąś inwazją, że to są najeźdźcy, że to są nachodźcy, czyli pojawiają się też nowe słowa, które na przykład, bo ja sobie zawsze myślę, że my dorośli możemy sobie o tym rozmawiać i to problematyzować, ale przez to może też, że jestem edukatorką, to zawsze myślę o osobach młodych, jak one to bardzo chłoną i jak właśnie też właśnie słowo w ogóle uchodźca od 2015 roku przyjęło w ogóle takie znaczenie, jak spotykałam się pracując z nauczycielami, nauczycielkami w szkołach, że słowo uchodźca było takim słowem właśnie na wyśmiewanie się, na właśnie mówienie, dzieci mówiły na siebie uchodźca i się z tego śmiały, jako coś takiego, ktoś, kto jest gorszy, ktoś, z kogo można się wyśmiewać i tak dalej. No właśnie przez to, że tak bardzo ta narracja w ogóle o osobach uchodźczych, konkretnych osobach uchodźczych, muzułmańskich, z Syrii, z Afganistanu, też no, z Iraku, te narracje teraz też gdzieś tam powróciły w zeszłym roku, szczególnie w 2021. No i jak bardzo właśnie to, co chciałam powiedzieć, jak one są znowu tymi, które wydaje się właśnie, to są takie rzeczy, są oderwane, tematy od siebie, ale one jak w internecie się ciągle nimi bombarduje ludzi, czy albo ludzie siebie bombardują, bo to jest tak, że no my też tworzymy, jakby wszyscy tworzą teraz media, no to te znaczenia po prostu są powielane, utrwalane i one są takie normalizowane. I powiedziałabym, że takie żarty też, czy w ogóle takie właśnie te takie tak zwane niewinne znaczenia, o których też powiedziałaś, które mogą doprowadzić do no właśnie tragicznych konsekwencji, jak one są po prostu wszechobecne, a jednocześnie bardzo mało się na nie też reaguje, bo nie widzi się tych takich skutków, albo nie przewiduje się, jakie skutki mogą takie rzeczy
przynosić, w ogóle jakie skutki może przemoc w internecie, czy w ogóle głoszenie przemocy w internecie przynosić. Jednym z takich przykładów jest kontekst amerykański, ostatnia strzelanina teraz w Teksasie, ale wcześniej niedawno przecież w Buffalo, kiedy osoba, która biały 18-latek, który identyfikował się jako przedstawiciel białej supremacji, zastrzelił wiele, wiele osób. Więc właśnie ze względu na przekonania rasistowskie i na to, że i on jeszcze to nagrywał i jeszcze o tym mówił wcześniej w grupach, oczywiście w bańkach internetowych i tak dalej. I teraz jesteśmy już, mam wrażenie, bardzo daleko od tych żartów, o których mówimy, że jednak tak tutaj to łatwiej nam zobaczyć jest, że ta granica nie jest cienka, ale to wypowiadanie czasem właśnie takich słów bez, no właśnie takie bezrefleksyjne, powiedziałabym, głoszenie jakichś różnych teorii i gdzieś tam łapanie tego wszystkiego, to dla młodych ludzi myślę, że może być właśnie takie trochę... trudno jest czasem się chyba odnaleźć w tym zalewie różnych informacji i narracji. Mm-hmm. Od razu nasuwa mi się pytanie a propos tych granic. Kto te granice stawia? Kto je rysuje? Kto sankcjonuje żart jako żart śmieszny, jako żart niewinny? A kto decyduje o tym, że na pewne tematy nie można żartować, albo pewne żarty po prostu nie są śmieszne, tylko są obraźliwe. No właśnie kto? Jak to się zmienia? Bo oczywiście, jeżeli porównamy sobie rzeczy, z których śmialiśmy się nawet nie tak dawno temu, nie mówię 100 lat temu, ale nawet 10, nawet 15 lat temu, to wiele z tych rzeczy dzisiaj już nie jest śmieszne. I jak to się dzieje? Kto za tym stoi? My za tym stoimy? Czy to bardziej intencje, czy bardziej konsekwencje decydują o tym, czy żart jest śmieszny, czy nie? Okej. Ja lubię mówić o sprawczości, że mamy jakąś sprawczość i też wierzę w to, że mamy jako ludzie, jako społeczeństwo taką sprawczość decydowania o sobie. Ona może te działania niestety współcześnie w dużym stopniu też są autodestrukcyjne, ale też jest taki kawałek, który pokazuje, że ludzie mają coraz więcej uważności, takiej też chcą słuchać i chcą jakoś zmieniać tę rzeczywistość, też właśnie być może przez to, że widzą konsekwencje tego, że jednak bez sensu się niszczyć nawzajem i warto podjąć jakiś wysiłek, żeby się zatrzymać, żeby nie tylko patrzeć na czubek własnego nosa, ale też na drugą osobę. Takim jednym z przykładów w ogóle, może on trochę też nie jest taki zupełnie związany bezpośrednio z żartem, ale takiego społecznego w Polsce, takiego społecznego otwarcia się na perspektywę innych osób, które są małą grupą, jest konsekwencja akcji Don't Call Me Murzyn, przeprowadzonej przez moje koleżanki z Black is Polish. Afropolki, które zaczynają mówić o słowie na M, które jest krzywdzące, które w wielu sytuacjach było wykorzystywane w żartach na temat osób czarnoskórych czy osób pochodzenia afrykańskiego i które te żarty nas bolały, nie tylko, że to słowo jest tam używane, ale dlatego, że też po prostu mówi o jakiejś cesze naszej tożsamości i to jest po prostu i ją wyśmiewa, czy w jakiś sposób karykatyzuje i tak dalej. Ale one zaczynają mówić o swoich doświadczeniach właśnie w internecie. Mówią to językiem prostym, takim docierającym do odbiorców też, bo to nie jest jakaś nauka, którą wcześniej powiedzmy kilka osób
uprawiało i mówiło o tym wcześniej przez kilka czy kilkanaście lat. To nie są takie tradycyjne media, ale to jest właśnie też wideo i to jest taki bezpośredni przekaz, mówienie o tym, dlaczego to słowo rani nas. Dlaczego to słowo rani nie tylko nas, ale osoby, które są podobne do nas, które mówią po polsku, które urodziły się w Polsce i nie są gdzieś tam z drugiego końca świata i sobie nie wymyśliły czegoś, że zakazujemy tego słowa, tylko to słowo uderza w nasze emocje, no po prostu nie chcemy, żeby to słowo było. I wtedy zaczynają ludzie słuchać. I był taki, to był 2020 rok. Zaczyna się w ogóle ta wiadomość rozprzestrzeniać, rozsyłana zostaje i tak dalej, powielana też przez inne osoby afropolskie się włączają w to i mówią o tym, że my mamy tak samo i coraz więcej osób zaczyna tego słuchać i też zaczynają tego słuchać, chociaż też wcześniej niektórzy słuchali, językoznawcy, językoznawczynie i zaczyna i zajmuje stanowisko Rada Języka Polskiego, takie no, już bardziej stanowcze niż to wcześniej robiła i mówi o tym, że to słowo jest faktycznie dyskryminujące i odradza używanie tego słowa. I myślę sobie, że jak pytasz, kto o tym decyduje, to myślę, że to jest z jednej strony w dużym stopniu oddolne, no bo jak zawsze mówimy o jakiejś zmianie, to ona idzie albo od ludzi, właśnie od osób, które używają żartów, używają języka i tak dalej, a z drugiej strony ta druga siła to jest ta tak zwana odgórna jakaś właśnie instancja, nie wiem, autorytet może coś powiedzieć. My mamy taką właściwość jako Polki i Polacy, że raczej nie słuchamy autorytetów i tak jak mówiłam wcześniej, lubimy też wolność po prostu. I jakby ktoś nam powiedział, słuchaj, nie używaj tego słowa, bez żadnego wyjaśnienia i właśnie bez takiego może też jakiegoś inputu emocjonalnego, chociaż nie mówię, że do wszystkich to przemówiło, ale do wielu, wielu osób, które wcześniej używały tego słowa, że nie liczy się tylko to, że ty nie masz nic złego na myśli, jak mówisz to słowo na M i nie masz złej intencji, ale fajnie, żebyś posłuchał o tym, że mnie to słowo boli, bo po prostu no, zawsze było w ten sposób używane. Ja jeszcze jako językoznawczyni mam inne argumenty też językowe, na przykład to, że słowo pochodzi ze staropolskiego murzyć, czyli brudzić, czernić i tak dalej. Nie chcę być tak po prostu nazywana. Słowo ma wiele takich konotacji, tak, znaczeń językowych, po prostu negatywnych, utrwalonych i tak dalej. Ale no właśnie, i tak to wszystko razem się gdzieś tam pozbiera, no bo język i normy językowe to też jest duży autorytet, szczególnie dla Polaków jakoś polszczyzna, jesteśmy przywiązani też do tej tradycyjnej polszczyzny i trzymamy się tego, więc dla niektórych ten autorytet takiego właśnie takiej normy jest silny, to prowadzi do jakiejś zmiany. To, co jest ważne, to ta zmiana nigdy nie odbywa się rewolucyjnie. Zmiana w ogóle języka się nie odbywa rewolucyjnie, bo to jest jakaś ewolucja i tak jak powiedziałaś, że nawet 10 lat temu te żarty, które były śmieszne, nie są śmieszne teraz, ale też jakaś ewolucja. Może to akurat jest krótki czas, 10 lat, ale z drugiej strony cywilizacyjnie mówi się o tym, że na poziomie komunikacji 10 lat to jest tak jak 100 lat. Ostatnio, dlatego że bardzo dużo się komunikacyjnie zmienia. 10 lat temu jeszcze nie było tak, że można było sobie, nie wiem, gdziekolwiek skorzystać ze smartfona, z internetu, nawet wyjechać tak za granicę i mieć za darmo internet. No nie wiem, to nawet tego to nie było chyba ze 3 lata temu, czy 4, więc to jest trochę tak, że żyjemy w takim świecie, gdzie się dużo zmienia, więc nawet te 10 lat to jest bardzo długo i to jest jakaś faktycznie ewolucja. No ja wierzę w to, że to będzie raczej ewolucja niż taki regres, bo, no bo też właśnie no, jakoś żyjemy w takich różnych kontekstach, tak czasem bardzo od siebie oddalonych bańkach, że czasem nie wiemy, co się dzieje w tych innych bańkach i trudno jest z tej bańki wyjść, a żeby przekonać kogoś do tego, żeby zmienił swoje przyzwyczajenia chociażby językowe. To jest ciekawe, bo mówisz, że język tak naprawdę to jest żywy organizm, prawda? Że on się zmienia, że on nie jest stateczny. O czym zresztą świadczą wszystkie słowniki świata, prawda? Jeżeli porównamy słownik języka polskiego sprzed 100 lat, a ten dzisiejszy, no to jest bardzo dużo różnic, bo
to jak żyjemy, technologia, polityka, zmiany społeczne, zmiany kulturowe nam ten język przecież zmieniają. Przed wynalezieniem Google'a nie mówiliśmy o googlowaniu, prawda? A z kolei, i tylko że to jest proste, prawda? Bo tutaj to możemy bardzo łatwo połączyć, ale tak jak nowinki technologiczne czy zmiany technologiczne nam ten język, no to albo ubogacają, albo na odwrót, bo to zależy jak na to spojrzeć. W każdym razie na pewno nam ten język zmieniają, to tak samo zmiany społeczne nam ten język zmieniają, prawda? I wracając do tego pytania, które ci zadałam, kto decyduje, bardzo ciekawy przykład podałaś akcji Don't Call Me Murzyn. O tyle to ciekawe, że tutaj jest Don't Call Me, czyli komunikat idzie od grupy, która czuje się dotknięta, a to oznacza, że powinniśmy słuchać tych, którzy czują się dotknięci, więc ta decyzja też należy do tej właśnie grupy. Od razu mi przychodzi do głowy coś, co jest bardzo, bardzo aktualne, bardzo na czasie i to już ma związek z językiem i z polityką, a mianowicie to, czy mówić w Ukrainie, czy na Ukrainie. Przez lata całe mówiliśmy na Ukrainie bez złej intencji najczęściej. I teraz po 24 lutego, po tej agresji Rosji na ten kraj, zaczęło się mówić w Ukrainie. Wojna w Ukrainie, a nie na Ukrainie, dlatego że jak mówisz na Ukrainie, to sugeruje, że to jest część Rosji, że odbierasz suwerenność w tej przestrzeni przynajmniej językowej Ukrainie. I tutaj oczywiście często pojawiają się krytycy, którzy mówią, ale przecież to jest czystość języka polskiego, język powinien być wolny od polityki, powinien raczej poddawać się rygorowi gramatyki i jakichś norm lingwistycznych, bo przecież mówimy też na Węgrzech, a nie sugerujemy w ten sposób, że Węgry nie są, że nie są niepodległym krajem i tak dalej, i tak dalej. Ale no właśnie, można każdy z takich argumentów rozbijać na części pierwsze, podawać argumenty z jednej i z drugiej strony, ale coś, co mnie na przykład bardzo przekonuje i to jest to, co ty powiedziałaś, to jest to, jak chcieliby, żebyśmy mówili Ukraińcy. I skoro im zależy na tym, żeby mówić w Ukrainie, to dla nas to jest tylko zmiana malutkiego detalu w naszym języku. Ale ten mały detal w naszym języku może zmieniać świadomość, a przede wszystkim jest ważny właśnie dla tej grupy. I to pewnie jest w pewnym sensie odpowiedź na to pytanie, kto sankcjonuje, czy kto ma wpływ, prawda? I kogo powinniśmy słuchać? Tak, to się też nazywa perlokucją w językoznawstwie dla tych osób, które są zainteresowane, może ty też, Agato, ale to znaczy właśnie odbiór aktu komunikacyjnego, odbiór aktu mowy właściwie, ale to właśnie jaki jest efekt tego, co ja mówię na odbiorcę, czyli efekt tego tekstu czy mojej wypowiedzi na osobę, która mnie słucha albo do kogo kieruje komunikat, ale też o kim ten komunikat jest. No tak, to jest takie współczesne podejście do komunikacji, bo to właśnie takie anachroniczne, bardziej tradycyjne albo klasyczne może, bo też klasyczne to jest właśnie to, że najważniejsza jest ta osoba, która mówi i to, co ona myśli, jest najważniejsze, no tylko, że nie zawsze nasze myśli może, znaczy właściwie nigdy nie może przeczytać odbiorca naszych myśli, tylko on czyta te nasze myśli właśnie poprzez te sygnały, które umożliwiają nam tych myśli wyrażanie. No i to ten przykład, o którym wspomniałaś w Ukrainie, na Ukrainie jest super, chociaż też językoznawcy i językowo to też nie jest tak, że to jest błędna forma w Ukrainie, prawda? Ale już nie chcę o tym teraz mówić, to też można sobie gdzieś tam sprawdzić właśnie w Rada Języka Polskiego i poradnik też językowy PWN, czy poradnia językowa też swoje stanowisko też przedstawiła w tej materii i
tutaj właśnie ta funkcja społeczna języka jest no, kluczowa akurat w tym konkretnym problemie. Powiedziałaś funkcja społeczna języka. To jest bardzo ciekawe, czym jest funkcja społeczna języka, bo często mówimy, no ale to są tylko słowa, prawda? To są tylko słowa, a rzeczywistość to jest rzeczywistość, a słowa to jest tylko nazywanie tej rzeczywistości. Czy rzeczywiście słowa to jest tylko nazywanie rzeczywistości, czy to jest coś więcej, czy to jest współtworzenie rzeczywistości? No Desmond Tutu powiedział kiedyś kilka takich zdań. Powiedział to, że język jest bardzo silną materią, jest bardzo, ma moc, language is very powerful. Powiedział o tym, że język opisuje rzeczywistość, ale nie tylko ją opisuje, ale właśnie kształtuje tę rzeczywistość. Dlatego, że język jest, tak jak mówiłam wcześniej, znaczy tworzy tę rzeczywistość, jest jakąś formą działania w ogóle. Nasze słowa, jak my je wypowiadamy, to one po prostu mają konsekwencje, bo naprawdę takie niewinne żarty, bo wracając jeszcze do tematu w ogóle takiego naszego dzisiejszego, często o takich żartach związanych właśnie z jakąś cechą tożsamości mówi się jako mikroagresja, jak to się nazywa, właśnie takie mikrowykluczenia to są. Więc to już w ogóle jest, w ogóle nie w kategoriach żartu się mówi o tych żartach, jako tych, które właśnie, których funkcją jest rozładowanie napięcia czy śmianie się po prostu, tylko właśnie ich funkcją jest tak naprawdę wykluczanie. I to takie nieintencjonalne, ukryte wykluczanie. I my faktycznie poprzez słowa jakieś niewinne, czy poprzez jakieś połączenia, właśnie schematy stereotypowe, po prostu jakieś wypowiedzi i właśnie komentarze, możemy ludzi wykluczać i możemy i też mikroagresje, one są bardzo zbadane dobrze w wywiadach, w jakichś różnych takich procesach badawczych i głównie one są badane przez psychiatrów i psychologów. I psychiatrki i psycholożki, ale w ogóle w psychiatrii i psychologii właśnie się je bada i tam tych szkodliwych skutków mikroagresji jest mnóstwo, bo to są i lęk, i paranoja, i problemy ze snem, skutki dla osób, które doświadczają mikroagresji, a mikroagresje to są między innymi te właśnie takie wykluczające żarty i obniżenie poczucia wartości i spadek takiej energii życiowej codziennej, i jakiś spadek w ogóle zaufania społecznego, czyli ja zaczynam po prostu unikać ludzi, no bo doświadczam właśnie tego ze względu na to, jak wyglądam, nie wiem, czy mam jakiś inny rozmiar, mam większy rozmiar, czy noszę okulary, to u dzieci na przykład, tak? Czy no właśnie takie to mogą być różne cechy mojego wyglądu i tożsamości, czy mam znowu w szkole niższy status społeczny niż inne dzieci, czy pochodzę ze wsi na przykład. I to są, to prowadzi do takiej bezsilności, do jakichś natrętnych myśli, do trudności, tak jak mówiłam, właśnie w ogóle z koncentracją, ze snem. Więc naprawdę takie skutki i psychologiczne, psychosomatyczne, ale właśnie te takie społeczne, że ja zaczynam mieć w ogóle problem z funkcjonowaniem takim społecznym, zaczynam mieć taką nerwowość, to prowadzi do takiego ciągłego zastanawiania się, czy ja znowu doświadczę. Ja teraz mówię bardziej w kontekście, jak pracuję z organizacjami, z firmami, kiedy to się też zdarza w miejscach pracy po prostu, jak w miejscu pracy doświadczam tego typu żartów może po prostu obniżyć w ogóle jakość naszego funkcjonowania, naszej pracy, niechęć w ogóle prowadzi do wypalenia i tak dalej. I w ogóle to jest też tak, że bardzo trudno jest na takie żarciki, właśnie niewinne komentarze, szczególnie w miejscu pracy zareagować, no bo właśnie boimy się, że na przykład stracimy pracę, bo boimy się, że będziemy postrzegani jako ci, którzy są nadwrażliwi, jacyś właśnie albo agresywni za bardzo, jeśli zareagujemy na to, co ktoś mówi. Więc tych skutków jest dużo, bardzo takich no, nieprzyjemnych, takich negatywnych, tego typu żartów, takich codziennych. Wiesz, to jest ciekawe, bo mówisz o tej mikroagresji, bo to jest takie niewinne, prawda, mikro, małe, ale przez to chyba bardziej niebezpieczne, bo to jest niezauważalne i to jest trudno nazwać, to jest trudno złapać, bo jeżeli
jakaś forma przemocy czy agresji ma taką formę wprost, to możemy to opisać i możemy się na to pożalić, prawda? Możemy wskazać osobę, która nam robi krzywdę, a skoro to jest mikro, to jest bardzo niebezpieczne, bo się tego nie ma jak złapać i nie ma tego jak... Przez to to jest trochę też takie poza kontrolą, prawda? Tak. To mówi się o mikroagresji jako o ugryzieniach w ogóle komara. To się często porównuje do takich właśnie codziennych upuć. No właśnie ta szkodliwość jest głównie wywołana nie właśnie przez moc, tak jak mówisz, to są takie mikrowydarzenia, bardzo subtelne, drobne, ale przez częstotliwość. One się wydarzają zazwyczaj po prostu bardzo często i nawet jeśli one nie dotykają bezpośrednio nas, tylko je słyszymy, to one też mogą niestety te skutki wywoływać. Czyli jak, nie wiem, jest jakaś osoba w pracy, mamy jakiegoś współpracownika, który cały czas to mówi, albo kolegę w klasie, który, czy w grupie, jeśli jesteśmy na studiach, który po prostu cały czas coś tam palnie o tym, jaka to jakieś seksistowskie, powiedzmy, jakieś żarty i tak dalej. To nawet jeśli to bezpośrednio nie jest o mnie, to jeśli to jest o jakiejś grupie, do której przynależę, albo gdzieś jestem blisko tej osoby, to też po prostu na mnie wpływa. I faktycznie trudno jest na to zareagować tak skutecznie, bo to wywołuje lęk. Powiedziałaś dużo o negatywnych skutkach języka, bo mówimy o tej społecznej funkcji języka, a te pozytywne? Co dobrego może język zrobić w życiu społecznym, w naszym otoczeniu? Jak językiem możemy zmieniać świat? Język, tak jak mówiłam, ma ogromną moc i ta moc takiego włączania, też mikrowłączania jest bardzo duża, bo jeśli czasem wystarczy nie mówić na przykład pewnych rzeczy, czyli wyeliminować ze swojego języka takie czasowniki jak żydzić, czy odcyganić, czyli takie, które bezpośrednio odnoszą się właśnie do stereotypów antysemickich, antyromskich, czy innych związanych z innymi grupami etnicznymi, jakimiś społecznymi i tak dalej. Wystarczy zastanowić się, co ja mam na myśli, mówiąc babskie gadanie, tak? Czy znowu po prostu, ale to, a co tam nie dopowiesz, to dowyglądasz. Takie komentarze, które są niby właśnie takie śmieszne, czy właśnie mówienie o kimś, Boże, co to za Żyd, po prostu nawet nie chce się dorzucić do prezentu. I to właśnie te antysemickie, inne rzeczy, o których mówiłaś. No czasem wystarczy wyeliminować to i to myślę, że to jest taki w ogóle pierwszy krok, żeby się zastanowić nad tym, jak w mojej praktyce językowej jest, ale miałam mówić o tych pozytywnych konsekwencjach, a nie o tym, jak zmieniać język, ale te pozytywne konsekwencje, one przychodzą właśnie z tymi zmianami takimi na poziomie indywidualnym. Głęboko w to wierzę, że zmiana takich praktyk każdej osoby indywidualna może przynieść jakąś zmianę i te korzyści po prostu są takie, że lepiej nam się społecznie funkcjonuje. Nie lubię promować chyba, nie jestem, trochę lubię, trochę jednak promuję ten język włączający. Czasem eliminacja takiego języka wykluczającego może już spowodować to, że inne osoby wokół nas będą czuły się bezpieczniejsze, będą miały lepsze w ogóle samopoczucie, nie będzie tych szkodliwych skutków, o których przed chwilą powiedziałam, a wydaje mi się, że już samo to, że ktoś nie doświadcza lęku, paranoi, jakichś trudności i tak dalej, to już jest jakaś pozytywna konsekwencja, ale język też... on w ogóle buduje wspólnotę, więc w ogóle konsekwencje takiego, chociażby w kontekście tematu naszej rozmowy dzisiaj, to jest budowanie wspólnoty za pomocą żartów. Jakoś tę wspólnotę też można zbudować i humoru i takiego właśnie wspólnego i nieszkodliwego śmiania się, chociaż...
kontekście tego, czym jest humor i dowcip, i jakie dowcipy są najśmieszniejsze, to wcale nie jest łatwe. To wcale nie jest łatwe, żebyśmy się śmiali wszyscy nie z kogoś i nie z czegoś, co może być dla kogoś krzywdzące, czy nie z jakiegoś problemu i tak dalej. To wcale to jest ogromne wyzwanie, naprawdę, ale to jest możliwe. I ta wspólnotowość i to w ogóle takie budowanie więzi i relacji, ja w ogóle postrzegam jako taki jeden z kroków do budowania lepszego świata, takiego świata bez przemocy, takiego świata, w którym, albo takiego świata, w którym z przemocą można sobie radzić nie przemocą, tylko inaczej, tylko empatią chociażby w stosunku do siebie. Właśnie, bo mówisz o tym, jakie to jest trudne, bo znów ta granica jest, bywa, że jest cienka, prawda? I znów przy tych najlepszych intencjach możemy czasem wywołać nie takie konsekwencje, jakbyśmy chcieli. I to, co dla jednej osoby jest postrzegane jako uważność na język, to drugi powie, że to jest cenzura, prawda? Ale może właśnie to słowo uważność jest tutaj kluczowe, bo to nie jest tak, że to też nie jest tak, że my wszystko wiemy. To nie jest tak, że jesteśmy, że jesteśmy perfekcyjni, że czasami nie zdarza nam się niechcący kogoś urazić, bo tak jak powiedziałaś, tych sposobów na urażenie kogoś jest naprawdę mnóstwo i czasem może się coś wyrwać, można czasem powiedzieć tak zupełnie kolokwialnie, nie wiem, wygląda, nie wiem, to jest sukienka dla starej baby, a obok będzie stała starsza kobieta, prawda, my to będziemy mówiły do koleżanki swojej i zupełnie nie mając intencji takiej, żeby kogoś obrazić, możemy komuś sprawić przykrość i to się zdarza pewnie, tylko myślę sobie, że żeby gdzieś poradzić sobie z tą cienką granicą i z tymi rozmaitymi pułapkami, to pewnie ta codzienna uważność jest niezwykle ważna, żeby próbować, prawda? Żeby zwracać na to uwagę, żeby to było jakimś takim nawykiem naszym, taką rutyną. Tak, jest jedna z takich teorii, która mówi o pozycjach w ogóle życiowych. W analizie transakcyjnej możemy mieć i taką idealną pozycją życiową jest pozycja taka, że ja jestem ok i ty jesteś ok, czyli nie ma między nami jakiejś nierówności i dążenie do tej pozycji, czy w ogóle próba zmiany w ogóle swojego nastawienia z takiej powiedzmy, że ja jestem super, a ty jesteś beznadziejny i to jest generalnie pozycja właśnie takich żartów, że ja o sobie raczej nie żartuję, że mogę żartować o innych, czy wyśmiewać innych i tak dalej, no to raczej mówimy tutaj o tym, że dążymy właśnie do wyrównywania tych pozycji mojej i drugiego człowieka. Do tego jest potrzebna uważność, ale nie tylko uważność na drugą osobę, bo żeby być uważnym na drugą osobę, to ja najpierw muszę być uważna na siebie. Więc ta taka cały czas takie wracanie do tego, co ja tak naprawdę chcę powiedzieć w tym momencie, też czego ja potrzebuję, to wcale nie jest łatwe. Spojrzenie na to, jaką ja mam potrzebę, kiedy mówię, nie wiem, że Wojtek dzisiaj jakiś autystyczny jest na przykład. No to tak właściwie wiemy, co, a to nie jest o osobie, która jest w spektrum autyzmu. Albo właśnie jakieś inne takie wypowiedzi, które, czy właśnie takie żarty, czy to jest tak, że ja po prostu potrzebuję jakiejś wspólnoty, potrzebuję się przypodobać grupie, no bo potrzebuję po prostu relacji z innymi w grupie i tak dalej. Czy mogę to jakoś inaczej zrobić niż poprzez odwoływanie się do jakiegoś stereotypu, do jakiegoś krzywdzącego znaczenia, czy wyśmiewanie się z kogoś konkretnego i tak dalej, czy nie? I tutaj odpowiedź jest też taka, że tej uważności, tak jak powiedziałaś, jej się da nauczyć, ale w ogóle to, co jest ważne, to jej się uczymy. Bo trochę jest tak, że się z nią nie rodzimy.
Tak, no do, nie wiem, czy się, no nie, no nie, rodzimy się z taką uważnością na siebie i na swoje potrzeby, ale żeby mieć tę uważność na drugą osobę, to już trzeba się tego nauczyć. I my poprzez naszą socjalizację i edukację w dużym stopniu niestety się tego nie uczymy, bo nie mamy takich zajęć z uważności na przykład. Nie mówię teraz o medytacji, mindfulness, to jest część uważności. Mówię raczej o tym, co ty powiedziałaś teraz. Czasem po prostu zatrzymaniu się i takiej refleksji, zastanowieniu się nad tym moim wyborem teraz językowym, ale też takiej empatii do siebie, że jak powiem coś, tak jak powiedziałaś, że coś mi się wymknie, to nie jest powód do tego, żeby teraz wpadać w jakąś krytykę i w ogóle też albo na przykład w drugą stronę powiedzieć, a to już nic nie można powiedzieć, właśnie to zdanie z naszego dzisiejszego tematu, to już nawet żartować nie można, nic nie można powiedzieć i w ogóle to jest beznadziejne. Ja jestem beznadziejna, albo świat jest beznadziejny i to jest już ta pozycja ta, znowu te nie, że ja jestem okej, ty okej, tylko już znowu się to zaburza, zaczyna się po prostu gdzieś tam to gubić. Więc chyba to takie przyzwolenie sobie na taki błąd, to też jest empat, to też jest jakaś część tego całego procesu. Że, bo w ten sposób się można uczyć tylko na błędach też, prawda? Właśnie, ale trzeba mieć gotowość na to, żeby ten błąd swój zauważyć, zaakceptować i potem chcieć naprawić pewnie, nie? No tak, i też usłyszeć, że w ogóle jakiś błąd, bo to też jest jeszcze tak, że jak możemy sobie same o tym pomyśleć, że nie wiem, powiedziałaś na przykład coś i okej, i za chwilę stwierdziłaś, że to jednak nie było najbardziej fortunne, jak to powiedziałaś, ale też mogłam ja ci powiedzieć to. I teraz pytanie, czy ty będziesz otwarta na przyjęcie tego feedbacku, czy ty powiesz, a to wiesz co, ja wiem, jak mówić lepiej, nie miałam tej intencji i tak dalej. Czyli to taka otwartość też na słuchanie drugiej osoby, tak? To równie dobrze też mogłabym być ja. Czy no właśnie takie otwartość na to, czy na ten jakieś na wskazanie na to, że coś było nie tak. Chociaż tego znowu, tego też się nie uczymy. Trochę jest tak, że nie uczymy się dawać tego feedbacku. Mówię teraz o tym etapie szkolnym, jakiegoś takiego rozwoju, edukacji takiej formalnej, ale w domu bardzo często też tego brakuje, a to jest bardzo ważne, żeby nauczyć, żeby przyjmować to nie od kogoś, nie jako to, że wszystko już jest po prostu z tobą bez sensu, nie okej, że coś źle powiedziałaś albo nie powinnaś była tak powiedzieć, ale żeby w ogóle przyjmować to nie jako po prostu jakiś... No jakąś taką wskazówkę do tego, że można coś zmienić. Mhm. A to też kulturowo tak mamy, że jakoś tak trudno jest nam tę informację zwrotną przyjmować. Tak sobie myślę, że pewnie tej uważności łatwiej się uczyć w realu. To znaczy, jak jesteśmy otoczeni ludźmi, to wtedy łatwiej nam zauważyć, że no właśnie, że ktoś, kto stoi obok nas, jest starszy i może nie należy sobie ze starszych osób żartować, że może ktoś, kto z drugiej strony stoi, jest grubszy i nie należy wtedy sobie robić żartów z otyłości, w ogóle nie należy i później może przyjść ta refleksja, że w ogóle nie należy sobie robić z tego żartów, no bo są też ludzie, którzy po prostu się z tym zmagają. I wszystkie inne tematy żartów, które mogą mieć te złe konsekwencje, które mogą boleć. I jak jesteśmy w realu, jak jesteśmy wśród ludzi, patrzymy sobie w oczy, to jest łatwiej. Jest łatwiej też posłuchać kogoś, jest łatwiej o te reakcje, łatwiej jest tę reakcję pozytywnie przyjąć. Natomiast w przestrzeni wirtualnej to się staje trudniejsze, bo my jesteśmy anonimowi, więc jesteśmy bezkarni. Ale też ta przestrzeń jest anonimowa, bo nie bardzo wiemy, kto po tej drugiej stronie się znajduje. I to jest chyba jeszcze większe wyzwanie, tym większe, że dzisiaj ogromna część naszej komunikacji odbywa się właśnie w tej przestrzeni wirtualnej. Wszystkie te komunikatory, prawda? Długo by wymieniać wszystkie nazwy, pewnie wszystkich nie znam, bo ciągle się nowe pojawiają. To jest bardzo duże wyzwanie i właśnie jak uczyć się tej wrażliwości czy tej uważności w internecie, bo to jest pewnie coś jeszcze innego. Mhm.
To jest bardzo trudne pytanie. Mhm. Chociaż może ty masz jakieś pomysły, bo ja sobie myślę o tym, że po prostu w internecie, jeszcze a propos tego właśnie takiego wirusowego charakteru w ogóle internetu, że to jest właśnie tak, że taki żart krzywdzący w ogóle może być, czy w ogóle taka jakiś język taki nienawistny, on jest tak amplifikowany, on jest tak powielany, bo jest komentowany, przesyłany dalej, udostępniany wszędzie i lajkowany i tak dalej, ale z drugiej strony też można się uczyć mieć tę sprawczość w internecie i na przykład zgłaszać takie treści, które są już tak krzywdzące, że można je zgłosić, bo to jest jeszcze inna kwestia, że trochę nie mamy takiej kategorii do zgłaszania, czy nie mamy w ogóle takiej ścieżki społecznie wykształconej do zgłaszania nawet takich instytucji czy organizacji w Polsce, do zgłaszania takich właśnie żartów, które są gdzieś tam na granicy. Zawsze trzeba udowodnić, że faktycznie to jest żart, który, jeśli to jest żart, który, że on może mieć jakieś konsekwencje, a to jest trudno zrobić, bo no właśnie ta intencja żartu zazwyczaj jest właśnie, to jest ten humor, takie rozśmieszenie i tak dalej. Ale co można robić? No właśnie można też wzbudzić swoją uważność na tego typu wypowiedzi i je zgłaszać, raportować, czy bezpośrednio do mediów społecznościowych na przykład, czy odpowiadać, jeśli mamy na to energię, bo nie zawsze mamy na to zasoby też, ale jeśli mamy, a w internecie może być tak, że właśnie mamy więcej niż bezpośrednio, żeby właśnie też feedbackować i nie mówimy wtedy o konkretnych osobach, które nie wiem, piszą czy wysyłają memy, bo nie wiemy, kto to jest, tylko mówić o tym, dlaczego się nie zgadzam, że po prostu, i to też ja bym tak chciała przynajmniej, żeby w drugą stronę też wirusowo się tego rodzaju informacje rozprzestrzeniały, na przykład w odpowiedzi na takie nienawistne przekazy. Czyli takie, które by gdzieś tam w kontrze się pojawiały. No tych narzędzi, no właśnie do tych takich internetowych, gdzieś tam do tego działania internetowego faktycznie jest mało i też nawet z koleżankami, z osobami z organizacji, którą ostatnio w ramach pomocy osobom czarnym z Ukrainy stworzyłyśmy, zastanawiamy się, jak właśnie takie narzędzie można by było w ogóle skonstruować, które by właśnie przeciwdziałało takiej mowie nienawiści, która też w stosunku do osób czarnoskórych i osób po prostu innego niż polskie pochodzenia się pojawia w internecie. W jaki sposób można było na coś takiego odpowiedzieć? Są jakieś próby tworzenia takich aplikacji, gdzie można zgłaszać takie właśnie różne przykłady i incydenty mowy nienawiści, czy w ogóle przestępstw nienawiści i tak dalej, ale to już mniej w internecie. Ale internet daje też nam takie narzędzia do tego, żeby można było reagować. Natomiast to, co chyba chciałam jeszcze powiedzieć a propos w ogóle tej komunikacji internetowej i takiej doby w ogóle takich spotkań chociażby online'owych, czy takiej właśnie takich kontaktów online'owych, to jest coś takiego pozytywnego, co ostatnio zauważono, że mniej się pojawia takiego dowcipu, tego tradycyjnego, o którym mówiłyśmy na początku, dlatego że mamy, że właśnie przez to, że nie ma tej takiej przestrzeni na te interakcje, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam pozazawodowe czy pozaszkolne i tak dalej, w takich spotkaniach face to face, znaczy w takich spotkaniach internetowych, tak jak my teraz rozmawiamy, i gdyby to było jakieś spotkanie, powiedzmy, zawodowe w ramach Dnia Pracy, to wtedy to się zmniejszyła liczba tych takich zachowań mikroagresywnych, tych takich żarcików, bo na to po prostu, znaczy też nie ma jakoś czasu, bo robimy tylko to, co jest meritum naszej pracy, nie ma tych takich właśnie interakcji gdzieś tam pomiędzy, co oczywiście nie jest fajne, że tego nie ma, czy może teraz jest trochę więcej, bo wracamy do tego świata sprzed pandemii, ale tego właśnie nie było w dużym stopniu, więc też właśnie mniej było tych takich zachowań różnych związanych z takim mikrowykluczaniem.
Ale to chyba tylko tak na marginesie chciałam powiedzieć, że to też drugą stronę trochę prowadziło przez to, że ludzie byli w swoich domach. To po prostu wiele osób, które doświadczały tego typu mikrowykluczeń, zgłaszały, że no, czują się bezpieczniej i że na przykład wolą zostać na pracy zdalnej, że wolą zostać w domu, bo to im daje większe bezpieczeństwo, bo nie ma tych takich mikroagresorów, nie ma tych agresji wokół, które doświadczały w fizycznym miejscu pracy. Ale właśnie to jest w ogóle ciekawy temat. W jaki sposób w internecie radzić sobie z tego rodzaju rozprzestrzeniającym się wirusem takiego dowcipu krzywdzącego? Wiesz co, jak mówiłaś o tym, że brakuje takiej instytucji, której można byłoby zgłosić jakieś naruszenie i ten krzywdzący wpis czy post mógłby być usuwany, to przypomniała mi się Irlandia Północna, bo byłam niedawno w Belfaście i to jest niesamowite miejsce i byłam świadkiem takiej sytuacji, bo tam jest tak, że jeżeli się zobaczy jakiś napis, jakiś plakat, nie wiem, gdzieś tam na budynku, w każdym razie w przestrzeni publicznej, który może być mową nienawiści, to dzwoni się na policję i policja ma obowiązek w ciągu, nie pamiętam jakiego czasu, ale w ciągu tam kilku czy kilkunastu godzin ma obowiązek taki napis zlikwidować, to rzeczywiście działa. No tyle tylko, że Irlandia Północna, Belfast to jest takie miejsce pokryzysowe, prawda? To jest miejsce, które doświadczyło konfliktu i Belfast jest nadal takim miastem podzielonym na dzielnice, które są ciągle zantagonizowane między sobą. Więc pewnie dlatego to takie bardzo ciekawe miejsce, które ma takie instytucje, które nauczyło się reagować. I to pewnie rzeczywiście byłoby super, gdyby coś takiego mogło funkcjonować w Polsce, czy też w ogóle w internecie, bo pewnie każdy z nas, ja przynajmniej osobiście miałam takie doświadczenie, że zgłosiłam jakieś coś obraźliwego na którymś z już może nie ma co mówić, które to było social media, w każdym razie jedno z najważniejszych i okazało się, że ten mechanizm kompletnie nie działa i ta osoba, która obraża, jest bezkarna. No ale dobrze, jeżeli nie mamy takich instytucjonalnych narzędzi, to pewnie powinniśmy znów tą swoją sprawczość jakoś wykorzystać. I zastanawiam się, wiesz, jak tą sprawczość wykorzystywać, bo to pewnie też nie chodzi o to, żeby znowu... Bo tak jak powiedziałyśmy, czasem możemy użyć nie tego słowa, czy nie tego sformułowania, czy zażartować, nie mając wcale złych intencji. I pewnie ważne jest to, żeby próbując naprawić ten mały kawałek świata, który nas otacza, żeby robić to w sposób znów jakiś łagodny, czy też empatyczny, tak żeby też pozostawić miejsce dla tej osoby na zmianę, prawda, której chcemy pokazać, że być może można inaczej określić, można inaczej zażartować, czy można innego słowa użyć. Ta sprawczość oddolna znowu mi się jednak kojarzy z edukacją, chociaż to nie jest oddolne, no bo to jest też instytucjonalne, ale w takim myśleniu o tym, jak w ogóle zmieniać społeczeństwo, no to z jednej strony właśnie penalizować takie zachowania, które powinny być karane, niezgodne z normą, a z drugiej strony tę normę kształtować już w umysłach czy w ogóle w zachowaniach młodych ludzi. To jak dzieci są wychowywane w domu, na to trochę nie ma wpływu, ale to fajnie byłoby, gdyby rodzice na to od razu już zwracali uwagę, czyli właśnie może nie przez zakazywanie, tylko taką w ogóle większą uważność, bo każda przemoc i każde
takie działanie właśnie niezgodne z normą, tak jak mówiłam. Ja jestem dużą zwolenniczką Marshalla Rosenberga i komunikacji porozumienia bez przemocy, tego nurtu. Jest motywowana jakimiś niezaspokojonymi potrzebami. Jakieś każde takie działanie, czy każda krytyka drugiej osoby, to jest coś, to jest, mówi nam o tym, że są jakieś potrzeby, które są niezaspokojone. Czy to jest potrzeba bycia usłyszaną, czy bycia widzianą, czy potrzeba jakiejś uwagi, potrzeba niezależności, wpływu. I te wszystkie potrzeby mają dzieci. I o tych potrzebach cały czas mam wrażenie, mówi się za mało jeszcze. W domu no to nie każdy też ma kompetencje, nie każdy rodzic i też zasoby i tak dalej, żeby to robić. Ale gdyby robiono to już na poziomie przedszkola i w szkole, to być może, nie mówię, że na pewno, bo jednak w domu te wzorce wyniesione z domu są bardzo silne, to być może to by jakoś miało takie przełożenie właśnie też ilościowe na zmniejszenie tych aktów przemocy w późniejszym życiu, bo bylibyśmy bardziej w stanie identyfikować to, jaka potrzeba stoi za jakimś zachowaniem, za tym, że ja kogoś nazwę, tak jak przezwę jakoś, czy kogoś kopnę w młodszym wieku, czy w starszym też, czy nawet w stosunku do siebie tę przemoc będę wykonywać, bo te zachowania autodestrukcyjne też. Więc jakoś tak wierzę w to, że gdybyśmy zaczęli mówić więcej o emocjach i potrzebach, no to wtedy jest taka szansa, że po prostu zmniejszy się, czyli nie będziemy musieli reagować, czyli działać reaktywnie, tylko będziemy mogli proaktywnie działać, żeby zmniejszać po prostu tę przemoc. Chociaż nie wiem, czy jest to możliwe. Nie jest to możliwe bez tego działania właśnie, że są takie instancje, takie instytucje, które zajmują się karaniem, że jak coś się zgłosi, to faktycznie egzekwowane jest to prawo. I to są takie dwie siły, mam wrażenie. Edukacja, a z drugiej strony właśnie to egzekwowanie prawa i jakichś takich norm społecznych przez instytucje państwa, czy jakieś inne. No tak, no zazwyczaj to działamy w takim systemie, więc tak. A na takim codziennym poziomie to po prostu właśnie taka znowu, takie powracanie z uważnością do siebie, rozmowa, no ale też właśnie, i to też wtedy ułatwia w ogóle na przykład powiedzenie, że mi jest nie okej z tym, co mówisz. I to też w takie reagowanie na bieżąco. Zakładanie, mówienie o tym, jakie konsekwencje, jakie skutki ma twoja wypowiedź, że kiedy usłyszałam ten żart, to poczułam się nieswojo, niekomfortowo, no bo to jakoś we mnie uderza. I jak już powiemy o swojej emocji, to emocji czyjeś nie możemy, druga osoba nie może zanegować. To jest jakaś taka informacja, że no coś jest nie tak. Dla sprawcy każda informacja, która mówi, każda informacja, która chociaż pokaże mu, że coś zostało zauważone i coś nie jest akceptowane, daje taką mikro wiadomość, że i może taki mikrosygnał, że właśnie to działanie jest nie okej. Mówię o takich osobach, które no nie mają zachowań psychopatycznych czy jakichś takich właśnie no zupełnie dewiacyjnych. Jasne. No więc tak, uważność to jest podstawa i język ma moc. To wydaje mi się, że to są takie dwie rzeczy, które wybrzmiały bardzo mocno dzisiaj w naszej rozmowie i mam nadzieję, że zostaną z Państwem, którzy nas oglądali, ze mną na pewno, bo no właśnie, trzeba cały czas uważać, prawda? Ale uważać poprzez jakąś taką empatię zarówno dla otoczenia, jak pewnie i dla samego siebie. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za tą wspaniałą rozmowę. Margaret Amaka Ohia Nowak objaśniała Państwu ten fascynujący, skomplikowany i pełen cienkich granic świat języka i żartu. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Dziękuję za rozmowę i za pytanie. Dziękuję również bardzo wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądali. To było czwarte
majowe spotkanie, majowy webinar organizowany przez Polską Akcję Humanitarną. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę i życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia i do usłyszenia za miesiąc. Do usłyszenia.